Aleksandra Korulczyk jest idealnym wzorem do naśladowania dla każdej młodej mamy. Swoją postawą pokazuje, że macierzyństwo nie przeszkadza w realizowaniu swoich pasji i wyznaczonych celów. Ja już będąc w ciąży byłam aktywna, po ciąży powiedziałam sobie, że też będę aktywna i tak było. No faktycznie trzeba troszeczkę sobie przeorganizować ten czas, bo dziecko zajmuje bardzo dużo czasu. W szczególności jak się jest samą, znaczy mamą samą w domu. Ale da się, wszystko się da. Trzeba tylko chcieć. Ola od zawsze była aktywna. Najpierw trenowała pływanie, potem windsurfing, zdobywając nawet w tej dyscyplinie sportu Mistrzostwo Polski. Teraz biega. I to nie sama, bo ze swoją 8-miesięczną córeczką. Dziewczyny mają już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Teraz bieg niepodległości, który się odbył 8 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim. To był mój debiut, jeśli chodzi o bieganie z wózkiem. Natomiast Zosia to już jest jej drugi bieg niepodległości, ponieważ pierwszy bieg pobiegłyśmy, kiedy jeszcze byłam w ciąży. I to było rok temu. Ola i jej córka Zosia ostrowiecki bieg niepodległości ukończyły z bardzo dobrym czasem. 10 kilometrów pokonały w 52 minuty 8 sekund. Wsparciem i pomocą Oli zawsze służy jej mąż Rafał, który jednocześnie jest jej trenerem. On mi mówi, co mam robić. Ja natomiast decyduję, czy idę dzisiaj z wózkiem, czy idę sama, bo jednak jeżeli się robi jakieś treningi mocniejsze, interwały, szybkie bieganie, to no nie ma co ukrywać, w Bołtowie biegamy głównie po szutrze. I raz, że jest to dużo ciężej dla mnie biegać z małą, takim mocnym tempem, a dwa, no dla niej też. Nie chciałam, żeby ją tak naprawdę wytelepało w tym wózku, także robię to z głową. Biegając z dzieckiem niezbędny jest też odpowiedni wózek. Wózki biegowe są przystosowane do biegania, dlatego posiadają taki liszcz, który można założyć sobie na rękę w razie gdyby, nie wiem, gdybym straciła kontrolę czy tam styczność z wózkiem, to on jest zawsze przypięty do mnie. Kolejna rzecz to jest hamulec w rączce, który po naciśnięciu przednie koło się blokuje i wózek hamuje i nie jestem w stanie nim ruszyć. Ola jest aktywna fizycznie, ale i w internecie. Prowadzi bowiem bloga pod nazwą Biegająca Biomama. Blog powstał właśnie z idei, ponieważ zaczęłam biegać, kiedy byłam w ciąży i jak się okazało, nie było nikogo, kto biegał w ciąży. Wszyscy mówili, tak, trenuj dalej, bądź aktywna, to niczemu nie przeszkadza, ciąża to nie choroba. A jak się okazało, kiedy ja chciałam zacząć biegać, to nie było żadnej biegaczki w ciąży. Tak naprawdę dużo naszych znajomych biega i jest związana ze sportem, natomiast nie znam osobiście żadnej dziewczyny, która przebiegała całą ciążę. I stąd pomysł na bloga, ponieważ chciałam się podzielić tym, co ja czułam biegając i jakie ja miałam problemy biegając w ciąży. No a że Zosia się urodziła i biegamy dalej, to ciągniemy tą ideę cały czas. Na blogu znaleźć można też porady odnośnie zdrowego odżywiania, a także wpisy, które mają za zadanie motywować do działania. Ja apeluję do wszystkich mam, że warto, bo i ma się energię, żeby pobyć z tym dzieckiem później i jest się szczęśliwym, a szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko.